Sławek Jastrzębowski, witam Państwa w programie Więc Jak. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Listkiewicz, były szef PZPN-u, ale także sędzia, publicysta, dziennikarz i absolwent filologii węgierskiej. Hungarysta. Hungarysta. Witam Pana serdecznie. Wygramy Euro na pewno. Z kim będziemy w finale? Z kim wygramy w finale? Moim marzeniem był finał Polska-Węgry, ale zdaje się niemożliwe. Z drabinki się tak źle ułożyły. Nie możemy. Premier Viktor Orbán ma na piśmie moje zobowiązanie, że taki... No to niech będzie półfinał Polska-Węgry, a w finale no, dobrze byłoby zagrać z Anglią na przykład. Ale jeszcze raz. Premier Węgier, tak. Orbán ma na piśmie pana co? Premier Orbán, którego znam osobiście od wielu lat. Od kiedy zna pan Orbán? No jeszcze od czasów, jak grał w piłkę nożną. W drugiej lidze, w swojej rodzinnej wiosce. No i byłem na jakimś meczu i tak jakoś się zgadało. I potem byłem zapraszany na jakieś uroczystości, na spotkania. I właśnie w maju z okazji święta 3 maja w Budapeszcie, naszego święta, ale obchodzonego uroczyście także przez Węgrów, podszedłem do pana premiera Orbana i mówię, panie premierze, Polska-Węgry w finale. A przecież wy nie jesteście na panie premierze, tylko na ty jesteście. No on do mnie na ty, ja na panie premierze. Przynajmniej w oficjalnych sytuacjach. No i premier Orbán wziął sekretarza, mówi, napisz mi to, daj mi to na piśmie. Więc podpisałem. Finał Polska-Węgry i ten dokument znajduje się w sekretariacie premiera Orbana. Wiadomo, że już finału nie będzie, może być półfinał. Ale myślę, że i oni, i my bylibyśmy z tego bardzo szczęśliwi. A ja jestem dumny z Węgier, z Węgrów. Kocham ten kraj, kocham ten naród. A teraz kocham tę reprezentację. Strzelili 6 bramek, przypomnę, my tylko 2 w eliminacjach. I są na ustach całej Europy. To jest czarny koń. Ale niech pan powie, skąd się wzięło u pana we wczesnej młodości to zainteresowanie Węgrami? Wszyscy studiowali filologię angielską, rosyjską może, iberystykę, ale na filologię węgierską? No ja chciałem iść na filologię. Nietypowo trochę. Zawsze łatwo mi wchodziły języki obce, więc wiedziałem, że... Ile zna pan języków obcych? Znam 5. Podobno leśne dziadki z PZPN-u nie mówią językami obcymi. No właśnie, w jednej ze stacji telewizyjnych parę dni temu było powiedziane, że kiedyś leśne dziadki, nie znające języków, no więc uspokajam, że znam 5 i parę... A jakie pan zna języki, pan powie? No znam jeszcze angielski, niemiecki, rosyjski, węgierski, fiński. Fiński? Fiński. A gdzie się pan nauczył fińskiego? W Finlandii? No, bo to jest język ugrofiński, jedna rodzina, więc musiałem się go uczyć. No i troszeczkę mówię też po francusku. Ale jakieś rodzinne układy albo koligacje węgierskie? Związane z Węgrami? Nie, przyjacielskie. Po prostu mój tata... który był aktorem i tam jakiś film kręcili na Węgrzech, jako dziecko mnie zabrał. Poznałem jego przyjaciół, poznałem w ogóle Węgrów i się zakochałem. I ci Węgrzy rzeczywiście tacy, że Polska, Węgry, 2 bratanki? Tak, to jest autentyczne, to jest bez względu na koniunkturę polityczną, na jakieś tam chwile historyczne. No po prostu to jest najbliższy nam naród, a my im jesteśmy najbliżsi. Mówimy zupełnie innymi językami, ale... Niczego nie można zrozumieć. Byłem parę razy na Węgrzech, w ogóle nie rozumiem, o czym oni mówią. Nic. No tak, ja to wykorzystywałem w domu często, bo moja żona również... Jak pan to wykorzystywał? Na węgierski i jak chcieliśmy sobie pogadać, żeby dzieci nie rozumiały, to rozmawialiśmy po węgiersku. Synowie się oczywiście burzyli, więc mówiliśmy uczyć się. Dzieci jeszcze nie nauczyliście, czy nauczyliście? No mój syn, ten, który sędziuje teraz na Euro, Tomasz, uczy się na zasadzie samouctwa, sam. Sędziuje na Euro? Sędziuje na Euro i na razie mu idzie tata, bardzo dobrze. Tata dumny? Tata dumny, przysłał mi dziś życzenia prosto z Francji na dzień taty. Ci, którzy zapomnieli, to ja nie zapomniałem, już dzwoniłem do taty. Tak. Także ten węgierski, no i postanowiłem się go nauczyć i chciałem iść na anglistykę, szczerze powiem, ale ktoś mi mówi, słuchaj, będziesz uczył w szkole angielskiego, jak te dzieci, anglista zresztą mi to powiedział, nauczyciel, mówi, jak te dzieci zaczną ci wrzeszczeć na dużej przerwie, to oszalejesz. No i poszedłem na hungarystykę, nie znałem prawie ani jednego słowa. Nauczyłem się dość szybko, bo uczył mnie profesor István Csoplaros, wspaniały pedagog, wspaniały wykładowca, kibic piłkarski zresztą. Zaczęliśmy od tego, że opowiadał mi, jak był w 1939 roku mecz piłkarski w Warszawie. Węgry-Polska. I wtedy się zakochał w młodej blondynce z długim warkoczem.
Później się z nią ożenił i tak został w Polsce. Rozumiem. Miłość. Miłość łączy narody. Miłość łączy narody. Wróćmy do piłki nożnej. Wygramy Euro, bo mamy dobrą kadrę. Dlaczego mamy dobrą kadrę, czy mamy dobrego trenera? Kogo mamy dobrego? Mieliśmy dobrą kadrę już wcześniej. Prawie zawsze, już wcześniej. Natomiast nie mieliśmy trenera, który umiałby wydobyć z tej drużyny wszystko, co najlepsze. Chce pan skrytykować Smudę? Znaczy, Franek jest świetnym trenerem klubowym. Kiedy ma zawodników na co dzień, kiedy może to poukładać dzień w dzień. Natomiast selekcjoner reprezentacji, a trener klubowy to są różne zawody. To tak jak nie wiem. To różne zawody? No przecież jest 11 zawodników tutaj, 11 tutaj. Ławka jest, te same mecze, 45 minut. A właśnie tu jest problem, ponieważ sama nazwa selekcjoner, ona wyselekcjonować najlepszych zawodników na daną imprezę do drużyny, skomponować tak, żeby to się wszystko zazębiało. Również w szatni, nie tylko na boisku. Mentalność, charaktery, uzupełnianie się wzajemne. To kapitalnie potrafił pan Kazimierz Górski. Przecież u pana Kazimierza grało kilku zawodników, którzy umiejętnościami może byli nawet słabsi od tych, którzy się nie dostali do reprezentacji. No którzy? Bo ja pamiętam jeszcze te, jak jestem odpowiednio jestem stary, już proszę pana, pamiętam Orły Górskiego. No na przykład Jurek Kraska, tak? No tak. To był wyrobnik. To był zawodnik, który tak technicznie, umówmy się, był bardzo średni, ale był bardzo potrzebny. Czy Zygmunt Maszczyk, czy inni tego typu zawodnicy, którzy byli niezbędni dla tej reprezentacji, mimo że nie olśniewali techniką, ale byli bardzo ważnym ogniwem w tym zespole. To jakie cechy musi mieć selekcjoner, odwagę, nie trener? Trener ma codziennie zawodników. Potem on może powiedzieć, panie prezesie, proszę mi kupić raz, dwa, trzy, cztery, pięć zawodników, wtedy będę mistrzem Polski. No i prezes sięga do kieszeni i kupuje Legii, Lecha i tak dalej. I nie zawsze jest mistrzem Polski. Jeżeli go stać. Natomiast w reprezentacji nie. No, mam określoną liczbę zawodników z polskimi paszportami, którzy mogą grać w reprezentacji i muszę jakoś wybrać najlepszych i jeszcze spowodować, żeby była chemia w tej drużynie, bo dziś jest chemia. W czasie Euro, polskiego Euro, nie było chemii w drużynie. Tam było kilka grupeczek. Trener Smuda próbował to jakoś posklejać, ale nie udało się. I co to jest za umiejętność, którą musi posiadać selekcjoner wytworzenia chemii? To znaczy co? Charyzma? Pokazanie wspólnego selekcjoner, celu? Bo trener w klubie... Co ma takiego Nawałka? Świetnym pan zna warsztatowcem. Nawałkę dobrze. Natomiast Nawałka jest świetnym psychologiem. On wie, kiedy przykręcić śrubę, kiedy podnieść głos, kiedy być... Nawałka podnosi głos? Zdarza się. Sam słyszałem parę widziałem, razy. Jaki taki jest niemy obrazek. Nie wiem, czy pan widział na meczu. Nie słychać, co mówi, ale tak rusza ustami, rusza tak. Widział pan to? Tak, świetne. Adaś potrafi się wkurzyć, chociaż no, jest człowiekiem o wielkiej kulturze. On jest nudny trochę? Nie. On jest czarujący człowiek. Na każdy temat można z nim porozmawiać. Moja nieżyjąca już mama, kiedyś spotkaliśmy się na takim urlopie wielkanocnym w Rytrze koło Nowego Sącza. Adam wtedy pracował w Sandecji. I mama, która w ogóle nie miała pojęcia o sporcie, o piłce, znaczy mi, co za czarujący człowiek. Rozmawialiśmy o przyrodzie, o roślinach, ponieważ mama była reżyserem teatralnym, to również i w tematach kultury, sztuki bardzo był zorientowany. Jak mu się udało posklejać tę drużynę? Co on im takiego powiedział? Jak zrobił z tych 11 chłopaków rzeczywiście wspólny organizm, który do przodu, do przodu? Znaczy, zrobił to, jest świetnym psychologiem, czyta ludzkie emocje, wie, kiedy z kim, w jaki sposób rozmawiać, na jakiej strunie zagrać. To miał Kazimierz Górski, to miał też, myślę, w jakimś stopniu Antoni Piechniczek. Ale pan Kazimierz szczególnie, który mnie mówili byli piłkarze Górskiego, jak Grzegorz Lato, czy Lesław Śmikiewicz, czy Janek Tomaszewski, że oni się czuli, że nie wypada zawieść pana Kazimierza, że oni by się bardzo głupio czuli, gdyby go zawiedli, gdyby nie dali z siebie wszystkiego, gdyby nie posłuchali jego rad, jego instrukcji, bo to był ojciec. I Adam Nawałka coś ma właśnie z Górskiego, że wytwarza taką atmosferę rodzinną, gdzie nie wypada po prostu bliskiej osoby zawieść. To kończymy naszą pierwszą część tym, że nie wypada, szanowni piłkarze, zawieść naszego trenera Nawałki. Nie wypada wam. Przerwa.